Macie tak, że kiedy słyszycie albo czytacie o jakiejś dolegliwości psychicznej, to od razu wydaje wam się, że też to macie? Nie mówię, że całkowicie i zupełnie, ale tak przynajmniej trochę. Weźmy mgłę covidową. Czytam objawy, problemy z koncentracją, z pamięcią, dezorientacja. Mówię, kurwa, zaczynam od razu sobie przypominać wszystkie sytuacje, kiedy miałem te doznania. Mówię, trochę mam. Mówię, zawsze miałem. COVID-a nie miałem, a to kurwa ma. Albo te wszystkie artykuły o depresji, o wypaleniu zawodowym, o wypaleniu rodzicielskim. Jak ja to kurwa czytam, to ja to wszystko mam. Przestaję czytać, zapominam i zaraz nie mam. Mój znajomy psychiatra zawsze powtarza, cytuję: poznałem w życiu naprawdę wielu ludzi. Koniec cytatu. I ja mu wierzę. Znalazłem taki artykuł, że są ludzie po prostu, którzy poznając jakieś nowe zjawisko, automatycznie budują podobne wzory w swojej głowie. Po prostu są umysły bardzo podatne na autosugestie. Czytam taki artykuł, mówię, kurwa, ja to mam. Moja kobieta z kolei mówi, może ty jesteś po prostu pierdolnięty. Kiedy zaczynam czytać książkę, zawsze zasypiam. Potem się pewnie rozkręca. Ale ja zawsze budzę się dopiero pod koniec. Zupełnie zdezorientowany, ale wyspany. I nareszcie zaciekawiony. Mnóstwo nowych postaci. Jakieś krzyki, strzały. Tak samo było z moim byłym związkiem. Początki związków są zawsze podobne. Patrzysz, fajna, podoba ci się, ogarniasz wspólnych znajomych, próbujesz się umówić, wysyłasz jej kwiaty do pracy, bo ma remanent w kwiaciarni i być może braki w towarze. Próbujesz pomóc. Montujesz na komputerze artystyczną fabułę, wykorzystując jej zdjęcia z Insta, a ona wtedy dzwoni na policję i dostajesz wyrok z co najmniej 3 paragrafów. No, chyba że też jej się spodobasz. Wtedy masz szansę. Wtedy nagle, kurwa, z upierdliwego dręczyciela zamieniasz się w romantycznego typa o niebanalnych pomysłach. I masz szansę. I któregoś wieczoru słyszysz przy kolacji: jesteś najcudowniejszym typem, jakiego znam. Tak rzadko mnie wkurwiasz. A ja nawet nie znam twojego imienia. I widzisz, że mówi to do kelnera. Ja przez pół życia chyba twierdziłem, że najlepszą kuchnią na świecie jest kuchnia francuska. Jak ja byłem, kurwa, głupi. Wystarczył jeden weekend w Pradze, żeby odkryć, że knedliki z gulaszem i piwo z gęstą pianą to jest kuchnia, kurwa, czeska, nie francuska. Prawda jest taka, że zjem wszystko. Nie trzeba mnie namawiać. Problem mam tylko ze światłem. No i sushi. Do sushi można mnie namówić wyłącznie słowami: ja stawiam. Jest taka przypowieść biblijna o dwóch dziwkach i mądrym królu Salomonie. Oczywiście one tam występują pod pseudonimem Nierządnic, ale wiadomo, o co chodzi. Duszone we dwie przychodzą z dzieckiem przed oblicze króla. Każda z nich twierdzi, że to jej. Król rozkazuje przepiłować niemowlę i sprawiedliwie podzielić. Wtedy jedna z nich krzyczy: nie. W takim razie lepiej oddaj je tamtej. Król mówi: oto prawdziwa matka. Nie wiem. Moja matka by mnie nigdy nie oddała. Jak byłem mały, to wierzyłem w te wszystkie biblijne opowieści. Potem dorosłem, zobaczyłem, że manna nie leci z nieba, woda nie zamienia się w wino. A najgorzej było, jak pracowałem na etacie. To nie mogłem wybaczyć Bogu, że pierwszym dniem, jaki stworzył, pierwszym dniem, jaki przyszedł mu do głowy, żeby podarować go ludziom, był, kurwa, poniedziałek. Dopada mnie chyba kryzys wieku średniego i to straszny, naprawdę poważny problem. Czasami zachowuję się jak nastolatek. Niedawno po pijaku przeczytałem 7 tomów Harry'ego Pottera.
Nic nie pamiętam. Kurwa, to jest poważny problem. Mówią, że Kuba Wojewódzki ma problem, ma kryzys, ubiera się i zachowuje jak nastolatek. Kupuje sportowe fury i wozi nimi kobiety o 30 lat młodsze. Mówię, serio? Który nastolatek tak kurwa robi? I przede wszystkim nie nazwałbym tego kryzysem.